Nazywam się Tomek, w internecie mówią na mnie Monkey. Pochodzę z Suwałk w Polsce i jestem rzeźbiarzem. Sam zawsze się interesowałem sztuką, w większości sztuką dotyczącą gier. No i chciałem użyć mojego zainteresowania i sam stworzyć coś. Rzeźba najbardziej mnie pociągała ze wszystkich innych sztuk plastycznych. Postanowiłem, że nauczyć się rzeźbić sam w oparciu o inspirujące mnie postaci, na przykład Simona Lee, czy Tima Millera, czy Marka Newmana. To moi ulubioni rzeźbiarze. Bardzo interesuje mnie to, żeby rozpowszechnić rzeźbienie. Rzeźbienie jak w medium 3D jest w miarę popularne w dzisiejszych czasach, ale rzeźbienie ręczne zamiera. Rzeźbię na streamie po to, żeby zarazić tym innych ludzi, żeby zaczęli również rzeźbić, żeby może znaleźli to, co ja znalazłem w rzeźbie. Interakcja z czatem pozwala mi skupić się na pracy o wiele lepiej. To jest najnowsza rzeźba, którą zrobiłem. Poświęciłem na nią właśnie 1,5 miesiąca w tym momencie. Zaczyna się zawsze od szkieletu. Należy uważać na symetrię, na długość kończyn, na to, jakie proporcje ma postać. Potem na ten szkielet nakładamy glinę warstwami po kolei. Najpierw zaczynamy zawsze od bioder, od centrum masy postaci. Potem dochodzimy do pewnego momentu, kiedy trzeba zrobić bardzo trudny dla wielu osób krok, figurkę, podziób, żeby była w każda w części. Po tym trzeba przygotować wszystko do odlewów. Na tych indywidualnych częściach trzeba dokończyć detal. Później przychodzi najgorszy moment, czyli trzeba zrobić formę. No a potem odlewamy, składamy to wszystko do części. To jest już jak składanie miniaturowych modeli. No, malujemy to wszystko na sam koniec. Malowanie jest taką częścią procesu, która potrafi naprawdę z średniej figurki zrobić naprawdę arcydzieło, a z arcydzieła zrobić średnią figurkę. Zależy, jak się to poprowadzi. Średnio skomplikowane rzeczy mogą zająć nawet wyrzeźbienie. Zająć 40 godzin. Mogą zająć 50. W World of Warcraft lubię to, jak postacie są narysowane, zaprojektowane, jakie mają modele. Szczególnie lubiłem je na początku, teraz są urealistycznione i lubię je jeszcze bardziej. To jest jedna z gier, w których postacie rzeźbię najczęściej. No, Urloki są zawsze taką postacią, która jest związana z tym Warcraftem najbardziej. No i pomyślałem, kurde, fajny design. Nie ma czegoś takiego przyjemniejszego niż ten dotyk tej gliny, kiedy masz coś rzeczywiście pod palcami, kiedy naprawdę coś stworzymy tymi swoimi rękoma. To jest to fantastyczne uczucie i uwielbiam rzeźby, nie chciałbym, żeby umarła nigdy.